Witam ponownie. Dzisiaj typowy gadżet dla tych, co nie mają co z pieniędzmi robić, tak? W sumie nic takiego, ale i tak wam pokażę. To jest, słuchajcie, lampka, globus lewitujący w różnych kolorach. Można sobie takie globusy wybrać. Ja wybrałem czarno-srebrny, bo tak. I tutaj wam pokazuję, co my tu mamy, słuchajcie, jak byście nie mieli gdzie wydać trochę pieniędzy, a chcielibyście sobie coś postawić, to proszę bardzo, możecie sobie kupić. Mamy tak, zasilacz. Tu jeszcze jest instrukcja obsługi, ale to nie ma znaczenia. Zasilacz. To jest taki pomocnik do... Wam później pokażę do czego. Tutaj mamy samą lampkę. Tak. A tu mamy globus, jak mówiłem, czarno-srebrny, taki dość spory globusik. Teraz to weźmiemy, zamkniemy. Ogólnie wygląd tego, wykonanie jest w porządku, co do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Widzicie, takie srebrne kółeczko, z tyłu czarne, tak to wygląda sobie. Samą kulkę jak wsadzimy tu, to nie tak, tylko z tej strony, to ona zostanie przyciągnięta przez tutaj na górze magnes i sobie tak wisi. Natomiast jak podłączymy do prądu, tu z tyłu jest gniazdo, słuchajcie. Na zasilanie. Ja tu mam jak zawsze zasilacz. To się świeci. I teraz mamy tutaj, słuchajcie, to. Tutaj sobie to oddalamy troszeczkę. Podkładamy ten próbniczek. O. I go wyciągamy delikatnie. I popatrzcie sobie, że nam to lewituje, czyli sobie wisi. O. I tyle to potrafi. Także jako globus się nie bardzo nadaje, żeby patrzeć kontynenty, bo to maleńkie. Jako lampka może troszeczkę, bo też świeci słabiutko. Także po prostu tylko taka ciekawostka, która ładnie wygląda. No mi się bardzo podoba. Także tak. No. Dość trudno jest to tutaj włożyć, żeby to właśnie lewitowało, bo jak tak to spadnie na dół, jak tak to przyciągnie do góry. Dlatego to jest dość fajny pomysł z tym tutaj właśnie. No, właśnie odrobina. O, i już, i teraz w tej chwili jest, magnetycznie to działa. Przesuwać można delikatnie, nic się nie dzieje. O, taka lampeczka, no. Na dzisiaj tyle. Siemanko. Przyciągnęło się. Cześć.